melduję się z Norwegii i zapraszam Was na pierwszego vlogmasa. Witam Was serdecznie w pierwszym vlogmasie. Długo się bardzo zastanawiałam, czy te vlogmasy nagrywać, ale pytałam Was na mojej grupie i zdecydowałyście, że chcecie vlogmasy, dlatego dzisiaj pierwszy. Przyjechałam do Norwegii, więc dzisiejszy vlogmas będzie typowo sklepowy. Robimy wycieczkę po sklepach. No i powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona i to jest prawdziwy skandynawski styl. Jeżeli lubicie gadżety do domu, no to tutaj jest po prostu raj zakupowy. Coś pięknego. Tym słuchajcie w norweskim języku i stwierdzam, że asortyment się trochę różni. Mają fajniejsze rzeczy po prostu. Takich przygwizdów do domu jest więcej, jak mi się wydaje. O, i stoliczki. O, takich świeczników u nas nie widziałam na przykład. Zobaczcie, marmurkowy. Super. Jak ktoś lubi marmury, to powiem Wam, że w Norwegii jest tego pełno. I to jest chyba jakiś stojak na długopisy. Nie wiem. Chyba. No, zobaczcie. Oczywiście różowe złoto. O, to jest zajebiste. Jesteśmy w prawdziwym skandynawskim sklepie, gdzie można kupować sobie używane mebelki. I zakup z tych wszystkich rzeczy idzie na jakieś tam właśnie szczytne cele. I zobaczcie, jakie perełki można znaleźć za naprawdę małe pieniądze. Oczywiście dla nas, jak wymieniamy złotówki na korony, to boli. Ale są naprawdę fajne rzeczy. Można znaleźć perełeczki do odpicowania. Sklep się nazywa Fretex. I oczywiście betonowe gadżety muszą być. O, tu też są piękne rzeczy. Ten vlogas jest dla dziewczyn, słuchajcie. Marmurki. Które lubią... O, marmurki! Piękne marmurki. Pióra na choinkę, zobaczcie, przekozackie. Chciałam nawet sama zrobić coś takiego z piór, ale to trzeba mieć przede wszystkim pióra. I patrzcie, co oni tu mają. Mają Anastazję, której my nie mamy, można pomacać. Co prawda wybór trochę mniejszy niż w Stanach, ale styl. Mają Anastazję. Poluję teraz na tą kremową paletkę z Anastazji. No, zła pastrość. Ale... No nie wiem. O, to jest rzecz, której nie mamy w Polsce. Kosmetyki, słuchajcie, w H&M-ie. Całkiem niegłupi pomysł. Mają NYXa, mają L'Oreala, Maybelline, Isadora. I dużo, dużo lakierów. A, to ci ciekawostka. House of Lashes w H&M-ie, słuchajcie. Wow. To są bardzo fajne rzęsy, Ania. Tylko są dość drogie. Ile tutaj? Nie wiem. O tak. Czadowe. Eyelure też jest super, no. Były takie ładne z Katy Perry. Czekaj. Jedziemy się bawić? Okej. No dobra, to co? Otwieramy prezenty? Patrz, co mam. Frozen. Co to? Pianotwory. Czym się najpierw bawimy? Dobra, możemy się pobawić najpierw. A co ci się trafiło? No, zaszyk. Nie ma budzie. O, ale prawie ci spadło. Dobra, teraz ja rzucam. Zielony, ale łatwe. Już przegrałam. Spróbujemy. Zobacz, jak ci elegancko idzie. Może trochę z wyciskaniem, a ty trzymaj. No.
Idzie? Idzie. Zobacz. Ale elegancko. I popraw paluszkiem, jak ci się nie podoba i coś nie wyszło. Super oliwka. Zobacz, jaki ładny kwiatek już powoli wychodzi. No w tym zestawie, co ja mam. A co tam rysowałaś? Nie udało mi się. Znalazłam cię! Teraz ty się chowasz! Okej. Okay. Pamiętacie te rybki? Ja pamiętam. Też jak byłam mała, to się bawiłam tymi rybkami. Wiesz, oliwka? Wygrałaś czy nie? Raz wygrałam, raz nie wygrałam. A ty? Ja wygrałam. Ja nie mam takiej zabawki. Ale teraz masz. No. Jak ci się podoba ta zabawka? Bardzo fajnie, ale czasami nie wygrałam. Czasami nie wygrałaś? Nie. Ale nie martwisz się chyba, co? Nie ma się co martwić. Następnym razem się uda. Czy zielona wędka? Może być zielona wędka. A ty masz żółte? Tak. Dobra. Tylko, że tu człowiek coś oszukał mnie. Co to znaczy, że cię oszukał? Bo tu nie takiego koloru musiałoby być. Aha. No to co, ja mam żółte? Nie. Gdzie to oglądałaś? A w YouTubie. Na czym? W YouTubie. W YouTubie to oglądałaś? I jakie tam w YouTubie były te ryby? One nie miały zęby. Nie miały zębów? Nie. A co jeszcze oglądasz na YouTubie? Shopkins. Shopkins? Shopkins to są małe zabawki takie. Takie. Rozumiem. Oliwia, kto wygrał grę? Ja! Ile miałaś rybek? 15 się doliczyłaś? No to kto wygrał? Ja! No oczywiście, że ty. To piątka? Yeah! Zobaczcie, blisko. Dobra. Ile czego czerwony jest? Czerwony jest! Jest czerwony? Tak! Pod kołdrę? Ale to miałaś na podusi leżeć. Dobranoc! Buziaczki! Buziaczki!